Tak. Co my tu mamy? Zobaczcie, zobaczcie, co wyciągłem ze stodoły. Taki wózek. Woziłem nim, jak byłem mały, fasolę, groch biały. Fasolę białą z pola. I nie tylko, no wszystko się woziło tym wózkiem. Naprawdę fajny środek transportowy. Ze wspomnieniami, bym powiedział. Wyciągłem go ze stodoły. Tutaj mamy flaka. Wczoraj napompowałem koło. No to to trzyma. A tutaj napompowało się, no ale zeszło. Czyli dziura nie jest aż tak bardzo wielka, bo się napompowało i było przez tam chwilę. Czyli rozbiorę, rozkręcę, odkręcę, rozbiorę. Zakleimy dętkę. Opona no nie jest jakaś tam superowa, no ale ja też tam przecież nie będę wyjeżdżał ani na drogi publiczne, na razie tym. Jakoś przyczepności też nie potrzebuję, to opona bardzo dobra. Bym powiedział nawet nowa. No, usunę sobie to te dektury i wrzucimy tu taki kawałki blach. Też będzie chyba fajne. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Chodzi o to, żeby nie wchodziło w te szpary i w szprychy, nie? Żeby nie wchodziło. No. No i może jakąś barwę by mu tutaj bojową zaaplikować, nową. No zobaczymy, zobaczymy. Zobacz, tu będzie pokręcić. Krzyki, o, zobacz. Brakuje. Kręci się, no. Bez problemu. Mamy koło. Niestety dętka jest przytarta. Prawdopodobnie weszła między felgę a oponę i przytarło ją w ten sposób, że no wydaje mi się, że to nie jest do sklejenia. No, można spróbować, aczkolwiek nie wierzę, że mi się uda, gdyż będzie uciekać przez tutaj takie włókna jakby stworzone przez to przetarcie. Thank you.
Byłbym majstrem, gdybym nie spróbował. A, siedzi. Siedzi. Zobaczymy, czy się udało. Szczerze powiem, nadzieję miałem na poziomie 30%. O, na pewno mniej niż połowa. No ale zobaczymy. Opona trzyma, nie? No jakby się skleiło, no. O. Nic tu nie pyrka. Chyba się skleiło. To majster, to majster. Dobra, pani majster.
nagaduje. Śruba. Dawaj. Uważaj na rączki. Uważaj. No, uważaj. Uważaj. Śruba. Dobra. To co, wsiadacie? Tak. No to dawać. Ja chcę. O rany, ale pięknie. Papa, dzieciaki? Przygadę buraki. No nie. Jedziemy po trawę nowym wózkiem. Już przywiózł pierwszą porcję. Zwiększam wolumen, że tak powiem. Zostawię sobie to, żeby nie zginęło. Czapkę wezmę. Uchwyt może się przydać. Zwiększam wolumen, bo zwiększam również hodowlę. W tym roku przynajmniej planuję. O, co będzie, to zobaczymy.